Od 2022 roku trwa realizacja projektu Jasło – Moje miasto – Mój dom. W grudniu Jasło, jako jedno z 29 miast w Polsce, podpisało umowę o dofinansowanie i otrzymało ponad 15 milionów złotych, czyli 100% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dzięki uzyskanemu wsparciu zrealizowanych zostanie 18 przedsięwzięć, m.in. w obszarze inwestycyjnym, społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Jedną z ważniejszych inwestycji jest budowa nowej drogi w Warzyckiej Strefie Inwestycyjnej, tak zwanej 5KDZ. Budowa tej drogi to nie tylko poprawa układu komunikacyjnego, to również umożliwienie dostępu do nowych terenów inwestycyjnych. Droga skróci również dojazd do strefy inwestycyjnej od strony ulicy Józefa Piłsudskiego w Jaśle. Oprócz samej jezdni wybudowany zostanie także chodnik, ścieżka rowerowa i oświetlenie. Zakończenie prac przewidziano na wrzesień 2023 roku. Działania inwestycyjne są bez wątpienia istotne i niezbędne dla rozwoju miasta. Nie mają jednak bezpośredniego wpływu na rozwój osobisty i społeczny mieszkańców. Dlatego też równie ważne są dla mieszkańców projekty miękkie, które nie tylko wzmacniają ich kompetencje, ale także włączają w sprawy miasta. Takim ciekawym działaniem była zakończona w kwietniu 2023 roku giełda genialnych pomysłów dla Jasła. Skierowana do jasielskiej młodzieży i nauczycieli, miała inspirować do poszukiwania oraz zdobywania wiedzy w ciekawy i niebanalny sposób. To projekt, który daje im szanse rozwojowe. To projekt, który uczy nowych kompetencji. To projekt, który pokazuje, co ciekawe w świecie. A zadania nie były łatwe. Młodzi konstruktorzy pokazali jednak, że mają głowy pełne innowacyjnych pomysłów. Ja byłem w projekcie konstrukcyjnym i mieliśmy zrobić grę po generatorze nauki. Chcieliśmy pokazać maskotkę Genu, która ma reprezentować to miejsce. My byliśmy w grupie, w której organizowaliśmy maraton gier planszowych. W ramach projektu Jasło – Moje miasto – Mój dom jasielska młodzież ma możliwość rozwijania swojej kariery zawodowej. Dobrym początkiem jest udział w jasielskich targach pracy, edukacji i kariery, które są częścią Dni Przedsiębiorczości, a których głównym celem jest pomoc osobom nie tylko w podjęciu, ale również w zmianie dotychczasowego zatrudnienia. Jest to także wsparcie dla uczniów poszukujących swojej ścieżki zawodowej. Jest trochę nowych firm, co nas cieszy. Pokazuje to, że zainteresowanie przedsiębiorców wzrasta. Miasto Jasło we współpracy z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, partnerem projektu, organizuje profesjonalne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle. Duży nacisk pomysłodawcy projektu chcą również postawić na właściwą komunikację urzędu z mieszkańcami. Urząd i nasze jednostki organizacyjne muszą mówić jednym głosem, muszą mieć tę samą wiedzę, którą przekazują na zewnątrz, a zarazem muszą dążyć do tego samego celu. Miasto to żywy organizm, który nieustannie się zmienia. Dzięki temu projektowi wprowadzane są wcześniej zdiagnozowane i oczekiwane przez mieszkańców działania, które mają być początkiem istotnych zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta. Wszystko po to, by w Jaśle żyło się lepiej.